witam serdecznie. Dzisiaj próbujemy. Oto tym profesjonalnym, nieprofesjonalnym lejeczkiem saletrę wapniową rozsiać. Poglen jak widać taki przeciętny jest w tym roku. Są miejsca, że te liście w środku żółkną, ale co zauważyłem, że w tych miejscach żółkną, gdzie jest deficyt wody, gdzie mam przypchane trochę węże od nawodnienia. A tutaj, gdzie ta woda troszkę była, to tam minimalnie podlewałem teraz, to po prostu te liście tak jakby nie były aż tak żółte. A wracając do tematu malin, liczę na deszcz. Myślę, że coś z tych chmur przyjdzie dzisiaj do nas. Saletra wapniowa w malinę letnią, saletrzakiem potraktuję jesienną malinę, jesienną na zbiór letni, troszkę ją chcę opóźnić, żeby wyszła mi poglenie, może się uda, albo chociaż pod koniec glena, żeby na giełdę wieść malinę po prostu świeżą, nie glena, bo glen na giełdzie ma swój początek i idzie jak trzeba, a jak jest wysyp glena, no to już każdy szuka czegoś innego, bo wiadomo, kupcom też te maliny się nudzą, potrzebują czegoś innego, nowego, jasnego. Także spróbujemy opóźnić malinę jesienną na zbiór letni, dlatego potraktuję ją dzisiaj saletrzakiem. O ile się chłonie, o ile będzie deszcz, także wiele znaków zapytania. No, także działam tutaj z nawozami i widzimy się za moment. No dobra, kochani, coś zaczyna się dziać. Czy to będzie deszcz? Nie wiem. Lepiej, żeby był deszcz. A na wszelki wypadek się przygotowałem. Ale to... A jak ma padać grad, to lepiej niech nie pada nic. O, w ten sposób powiem. Teraz to jest nic... Po prostu nie ma nic pewnego. Wyjdzie chmurka, raz, prask, 5 minut i... Może to wszystko być ścięte w pień. Także pogoda jest z roku na rok coraz gorsza. Tutaj sieje saletrzak. Nie wiem, kurde, czy go pod liście sypać, czy na liście. Póki suchy liść, to on sobie fajnie zlatuje. A póki suchy, to będę sypał sobie na liścia. No i tak to wygląda. Tu muszę te trzy rządeczki przesiać, bo one jakieś takie marne troszkę. Przyżółkuj mi od spodu, bo były po prostu no słabo były przerzedzone. Teraz mi dopiero przerzedziny i odżyły. Poszły do góry, ale jak widać, o, doły są żółte. No ale to doły i tak się będzie przerywać. Także doły i tak się będzie skubać na 30-40 cm, to będą gołe patyki zostawimy, żeby się zamieranie nie wkradło. W tym roku dałem na razie tutaj takie trzy drewniane słupki. Normalnie będą betonowe, ale póki co nasze sznurki, a musi przyjść sezon, to się dopiero kupi jakieś takie konkretne słupy. Wierzcie mi, że jest tyle wydatków, że to się w pale nie mieści, tak jak ktoś się myślał. Nie ma tak kolorowo. Wydatków jest co niemiara. No dobra, jak się w razie rozpada, to dogramy jeszcze coś. No wieje, ładnie zaczyna dmuchać. Ładnie zaczyna dmuchać. Dobra, to do zobaczenia. No, okazało się, że też nawozu nie rozpuścił. I zajrzałem w truskawki dzisiaj. Dużo truskawek. No i na szybkiego musiałem, bo miałem trochę ludzi, ale po prostu, a to tu część była ludzi u kogoś, a to tu i pościągałem ich szybciutko. No i spróbujemy coś urwać i zrobić dzisiaj taki pierwszy wypad do Krakowa. Zobaczymy, jak to w Krakowie będzie hulać ta truskawka, czy w ogóle będzie coś się sprzedawała. Będziemy mieli niewiele, ale nagram wam to dzisiaj, jak to w Krakowie sytuacja wygląda. No, także do zobaczenia. No, na zakończenie dnia zobaczę, sprawdzę, czy leci woda w truskawki. Upuściłem. Tuż mam przeszykowany nawóz.
do zapodania przez zapodania w truskaweczkę. No finalnie nie dojechaliśmy do Krakowa na giełdę. Tato pojechał do Lublina. No zajechał. Truskawka się sprzedała, z tym, że nie po najwyższych cenach, po takiej średniej cenie bym powiedział, bo jest to jednak Roxana i ona jest taka dosyć taką truskawką wrażliwą na otarcie i takie tam, no ale sprzedała się po 10 zł za łubiankę się sprzedała, także nie wiem, czy to można nazwać godziwymi pieniędzmi. No, no ale jeszcze mnie czeka godzinka niespania. Muszę tu przypilnować, godzinę jeszcze ma lecieć sama woda, a później przełączę później na nawóz, saletra potasowa pójdzie. Dobra, dobrej nocy życzę, hejka.